Pragniesz przeżyć niezapomnianą przygodę, która na zawsze pozostanie w Twojej pamięci? Tak! Zgłoś swój udział do drugiej edycji konkursu Miss Polonia Skierniewic Miasto Kobiet. Casting odbędzie się 29 sierpnia w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Zgłoszenia wysyłajcie na adres warsztaty@cekis.pl do 28 sierpnia. Formularz oraz regulamin dostępny na stronie skierniewice.eu. Spełnij swoje marzenia już dziś. Zapraszamy! Miss Polonia Skierniewic Miasto Kobiet już coraz bliżej. Najpierw casting, a później wielki finał podczas Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Ze mną Konrad Cala z Urzędu Miasta Skierniewice. Dzień dobry. Dzień dobry. Czynnie zaangażowany też właśnie w ten konkurs, w przygotowania i w casting. Powiedzmy naszym słuchaczom, bo my dość dużo mówimy o tym konkursie. Zachęcamy do udziału w nim. Co właściwie daje ten konkurs skierniewicom i skierniewiczankom? Zacznę może od skierniewiczanek. Rozmawialiśmy z dziewczynami, które w tamtym roku były laureatkami konkursu i zakwalifikowały się czy to do półfinału Miss Polonia 2023, czy to wygrały tytuł Miss Miasta Kobiet. Przede wszystkim, tak zacznę troszeczkę żartobliwie, bo powiedziały, że darmowa i szybka nauka lekcji chodzenia na szpilkach, a tak całkiem serio, dużo pewności siebie, ten konkurs daje, fantastyczna przygoda, nowe znajomości, nowe możliwości, przede wszystkim nowe współprace, jak w przypadku Mai Sokołowskiej, która się tym między innymi chwali na swoich mediach społecznościowych. To były najczęstsze odpowiedzi, które padały, gdy to pytanie zadaliśmy. Natomiast miastu, biorąc pod uwagę, że to jest Miss Polonia Skierniewice, daje przede wszystkim prestiż, bo to jest już wieloletni konkurs, który wiąże się z licznymi tradycjami. Dziewczynom otwiera kolejną furtkę jakby pójścia dalej, pójścia pokazania się gdzieś dalej, zdobycia właśnie tych nowych współprac. Ten cały konkurs daje dziewczynom z jednej strony, otwiera im nowe możliwości, jeśli chodzi o modeling, fotomodeling, jeśli chodzi o nabycie tej pewności scenicznej, z drugiej strony otwiera nową furtkę na nowe możliwości, być może na zawód, o którym nie marzyły wcześniej, a który jest jakby ich w zasięgu, bo no, skierniewiczanki są piękne, to wszyscy dobrze wiemy. Ważne jest też to, że wybieramy ambasadorkę piękna kobiecości właśnie w Skierniewicach. W zeszłym roku udowodniliśmy jako miasto, że to nie są puste słowa i te dziewczyny rzeczywiście są zaangażowane w tworzenie marki, jaką są Skierniewice, bo nie oszukujmy się, słychać o mieście w różnych częściach, nie tylko regionu, ale Polski. Dziewczyny są zaangażowane też w wydarzenia miejskie i to chyba też jest taki konkurs, który nam, kobietom, dodaje pewności siebie, odwagi i tego, że my mamy głos w Skierniewicach, mamy znaczenie, z którego też rodzi się dużo innych inicjatyw, z których korzystają nie tylko skierniewiczanki, ale i skierniewiczanie. Czy tak będzie też w tym roku? Czy ta najpiękniejsza, a właściwie kilka najpiękniejszych, bo wybieramy kilka tytułów, też będą zaangażowane w tworzenie tej marki, w rozsławianie Skierniewic i w bycie tą ambasadorką pięknej kobiecości w mieście? Tak jest, co roku dbamy o to, znaczy kandydatki bardzo chętnie biorą udział w licznych wydarzeniach miejskich. Wiadomo, to często ciężko dopasować jakby grafik, bo dziewczyny też mają swoje, niektóre się uczą, niektóre mają inne jakieś zobowiązania związane z pracą, ale staramy się jakby je angażować właśnie w jakieś imprezy miejskie. Dziewczyny brały udział m.in. w październikowej akcji Jak Dbam, Tak Mam, były też w Domku Świętego Mikołaja, były też podczas Miasta Kobiet. Staramy się je pokazywać, staramy się nimi chwalić, no bo jest się kim chwalić. To są pewne młode dziewczyny, które przychodzą też na casting, to można było zauważyć, pani redaktor pewnie też zauważyła, że przychodziły bardzo często dziewczyny, które jeszcze nie były takie może pewne siebie, takie otwarte, jeszcze może nie do końca tak pewnie stąpały po tym, w tej szpilce, po tym parkiecie, a wychodziły takie kobiety pewne siebie, takie chcące coś zrobić innego, być może właśnie działać charytatywnie, być może wspierać miasto w innych dziedzinach, także to nie było taki tylko konkurs typowy piękności, że przychodzą dziewczyny, pokażą się troszeczkę bardziej na zdjęciach, w internecie, chcą zasłynąć, tylko po prostu ten konkurs, mam wrażenie, ma taką głębię, tak? Czyli że prócz tej otoczki piękna, która jakby jest zawsze przy tego typu konkursach, to jednak te dziewczyny chcą coś więcej jeszcze przekazać światu, czyli właśnie profilaktyka, tutaj akurat raka piersi, czy inne, wiele innych akcji, też w schronisku dziewczyny też działały jako wolontariuszki. Nie wszystkie się tym chwaliły, to tylko też pokazuje, że jakby są dobrymi ludźmi. Skromność to też jedna z cech piękności. Wiele osób rozmawia ze mną na temat konkursu Miss Polonia Skierniewic Miasto Kobiet. Wiele osób też pytam o to, czego oczekują, czego się spodziewają po drugiej już edycji tego konkursu. No i tutaj pytanie do męskiego punktu widzenia, bo do tej pory rozmawiałam z kobietami, które szukały rzeczywiście odwagi, piękna, naturalności. Dziewczyny z Metamorfozy, Asia Sala, Marlena Smulska czy Ewa Sadowska szukały tych, które nie boją się też zmian.
tutaj, jak to jest z męskiego punktu widzenia? Czego oczekujemy, czego się spodziewamy? Ja myślę, że wiele już jakby cech zostało wymienionych. Ja tylko mogę tutaj dołożyć od siebie. Przede wszystkim szukamy ambasadorki miasta Skierniewice, która jakby w pełni stanie na wysokości zadania w tym tego słowa znaczeniu, że będzie chętnie jakby chwaliła się, że jest skierniewiczanką. Będzie to pokazywała, rozsławiała nasze miasto. Mamy wiele pereł Skierniewic, mamy wiele osób. Miejmy nadzieję, że dziewczyna, która awansuje w tym roku do półfinału Miss Polonia, awansuje dalej do finału, będzie to miasto jakby dalej reprezentować. No kto wie, tak, trzymamy kciuki, żeby jak najbardziej, jak najdalej się rozwijała. W tym roku, tak jak już pani redaktor wspomniała, nowością są te metamorfozy. To też jest fajna akcja, która wykracza troszeczkę poza też barierę tego konkursu, bo oprócz tego, że są te metamorfozy kandydatek dwóch, które wygrają, oczywiście ta metamorfoza może dotyczyć laureatki, ale też może zostać przekazana osobie, na przykład mamie, babci, czy jakiejś siostrze, czy koleżance, czy najlepszej przyjaciółce, ale dziewczyny też ruszą po prostu w miasto i znajdą po prostu kandydatkę na ulicy, którą chcą zmienić, oczywiście za jej zgodą, pełną zgodą, tu też Ewa Sadowska, dziewczyny, które wymieniłaś. Fajna przygoda, fajna akcja, my staramy się, to jest druga edycja, nowa formuła wydarzenia, rozrastać jakby, żeby tych atrakcji było jak najwięcej. O nagrodach wspomniała pani dyrektor, jest ich bardzo dużo, zgłaszają się do nas kolejni sponsorzy, także ja tylko chciałbym zaprosić na casting, no bo naprawdę w tym roku będzie mocno, będzie fajnie i prócz tych takich pięknych emocji, które na pewno będą towarzyszyły dziewczynom na scenie i podczas tego 3-tygodniowego roller coastera, 29 sierpnia o godzinie 18 widzimy się w Atrium Centrum Kultury i Sztuki. A ja jeszcze jedno pytanie na koniec zadam, bo to też głosy od mieszkańców, ponieważ wybieramy najpiękniejszą skierniewiczankę, ale nie ukrywajmy, mamy też przystojnych skierniewiczan. Czy są w przyszłości perspektywy tego, żeby nie tylko Miss Polonia Skierniewice, ale i Mister Skierniewic się pojawił? Znaczy mi się trudno wypowiadać na ten temat. Trzeba było zapytać pani dyrektor Annę Walczak. Ja jestem jak najbardziej za, tak? Być może już nie usiądę w jury tego konkursu, bo to by było troszeczkę sprzeczne z moją naturą. Aczkolwiek będę dopingował i kibicował, żeby taki pomysł się jakby pojawił i być może go trzeba zrealizować, tak? Bo przecież panie też muszą mieć na kogo popatrzeć na scenie Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, które już niebawem. Taki apel gdzieś po cichu składamy. Casting 29 sierpnia. A czy będzie konkurs na Mistera Skierniewic? To czas pokaże. Myślę, że chętnych panów nie będzie brakowało w Skierniewicach, którzy chcieliby może nie uczyć się chodzenia na szpilkach, bo to raczej nie będzie wymóg, ale pokazać, że też potrafią być ambasadorami miasta. Tak jest, ja trzymam kciuki, oczywiście zachęcam, będę kibicował, będę starał się też ten pomysł podpromować troszeczkę. A jeszcze korzystając z okazji, jak już rozmawiamy, chciałbym przypomnieć, że udział w castingu mogą wziąć dziewczyny, które brały udział w różnorodnych konkursach piękności organizowanych w naszym mieście w latach poprzednich. Jakby to jest druga edycja tego konkursu, także drzwi są otwarte, zapraszamy. Przypomnę tylko takie główne zasady, które muszą te kandydatki spełniać, które muszą być spełnione ze względu na to, że mamy Miss Polonię. Muszą to być kandydatki pełnoletnie, bezdzietne. No niestety nie mogą mieć tatuaży w takich widocznych miejscach. Można je oczywiście ukryć, tak? Jakby dzisiaj jest taka technika makijażu, że można to ukryć, ale w widocznych miejscach tych tatuaży nie może być. No i generalnie przedział wiekowy 16-25 lat. Trzeba pamiętać, że w momencie, gdy będzie finał i półfinał Miss Polonia w 2024, kandydatka nie może mieć skończonych 26 lat na 31 grudnia 2024. Z takich regulaminowych smaczków, bo też mamy troszeczkę pytań na mediach społecznościowych, także jeżeli są oczywiście kolejne, nie zastanawiajcie się, piszcie do nas, my jesteśmy od tego, żeby wam też odpowiedzieć, podpowiedzieć coś. Na castingu się widzimy już w ostatni wtorek sierpnia o godzinie 18. A ja tylko dodam, że wszystkie te regulaminowe szczegóły znajdują się na stronie cekis.pl, a także na stronie Urzędu Miasta Skierniewice, skierniewice.eu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Widzimy się na castingu 29 sierpnia o 18 w Atrium Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. A przypomnę, że dzisiejszym gościem audycji był Konrad Sala z Urzędu Miasta Skierniewice. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pragniesz przeżyć niezapomnianą przygodę, która na zawsze pozostanie w Twojej pamięci? Tak! Zgłoś swój udział do drugiej edycji konkursu Miss Polonia Skierniewic Miasto Kobiet. Casting odbędzie się 29 sierpnia w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Zgłoszenia wysyłajcie na adres warsztaty@cekis.pl do 28 sierpnia. Formularz oraz regulamin dostępny na stronie skierniewice.eu. Spełnij swoje marzenia już dziś. Finał konkursu
konkursu odbędzie się 16 września na scenie głównej w Rynku Miejskim podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Organizatorami są IGOART, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Miasto Skierniewice, Radio RSC. Zapraszamy!